Cześć, ja mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Boosteroid wprowadza system kolejkowania. Czy to dobra wiadomość? Tak, i nie. Jak napisałem na Facebooku posta, to Marek od razu mnie wypunktował. No dobra, ale gdzie ta dobra wiadomość? No dobra jest oczywiście taka, że nie ma informacji, takiej, jak pojawiały się chociażby przy premierze Hogwarts Legacy, że ups, nie mamy dostępnych zasobów i tyle. I mogłeś tylko się wylogować i próbować jeszcze raz, i mogłeś tak próbować w nieskończoność, aż w końcu udało się trafić. W tej chwili będzie zaimplementowany system kolejkowania, więc będziecie mogli czekać w kolejce, więc będziecie mieli informacje, którzy jesteście i za ile mniej więcej zobaczycie ee, swoją grę, czy zobaczycie dostęp do tej maszynki. Zresztą to zaraz sobie przeczytamy ten oficjalny komunikat. Natomiast, oczywiście, zła informacja jest taka, że te kolejki będą. Te kolejki będą, bo się do tego przygotowuje. Natomiast najgorsze w tym wszystkim jest to, w jakiej formie zostało to zapowiedziane. To znaczy, ktoś chyba z marketingowego punktu widzenia nie przemyślał całej tej akcji i zrobili z tego wielki news. Hej, hurra, mamy dla was nowy feature, będziecie mogli postać w kolejce. No generalnie sytuacja moim zdaniem absurdalna, bo no, nikt nie chce stać w kolejkach, jakby to jest największa wada cloud gamingu pod koniec tego roku, to że każda usługa właściwie się zatkała, no i tutaj jakby jedyne co możemy to wspomnieć o stadii, albo właściwie nawet możemy jakąś fraszkę ułożyć na temat graczy, którzy śmiali się ze stadii. Gdy w kolejce do grania staniesz i zobaczysz przed tobą graczy czeka ilu, zatęsknisz za stadią. No właśnie, także może przejdźmy sobie do e, po kolei. Jaki jest oficjalny komunikat? O co chodzi? E, dlaczego to zostało absolutnie źle zakomunikowane? Zresztą, ten film jest dokładnie efektem tego, w jaki sposób to zostało zakomunikowane. To jest taka funkcjonalność, która naprawdę powinna być gdzieś tam po cichu wprowadzona pod spodem, pod dywanem, a została rozdmuchana, że mamy to tak świetnie, że będziecie mogli sobie postać w kolejce. No, generalnie. Może zatrudnili kogoś z Google od stadii tam do marketingu. Jeżeli tak, no to nie jest najlepszy pomysł. Lećmy. No dobrze, ale zobaczmy sobie jaka jest oficjalna informacja, ja tak naprawdę boostery chcę nam przekazać. E, pojawiła się informacja u nich oficjalnie na e, Facebooku, zresztą sobie zaraz na nią zerkniemy, ale oprócz tego my jako twórcy treści około cloud gamingowych czy około gamingowych, którzy z nimi współpracujemy, dostaliśmy też informację e, mailową, która zawiera trochę więcej szczegółów, więc na tej się skupimy, tak żebyście mogli wiedzieć trochę więcej. Jest to informacja, którą wkleiłem na naszą grupę facebookową e, wczoraj, także może sobie tam zajrzymy i zerkniemy jak to wygląda. A wygląda to następująco. W momencie, kiedy oczywiście wystartujecie sobie sesję, jest poszukiwanie wolnej, wirtualnej maszyny, na której możecie pogać w waszym regionie. Jeżeli tak nie będzie, nie będzie żadnej wolnej, no to w tym momencie stajecie w kolejce. No i mniej więcej on wam tam określa, w jaki czas będziecie czekać, żeby tą wirtualną maszynę uzyskać. No i tu oczywiście jest jakby informacja, że w przez pierwsze kilka dni ten czas nie będzie zbyt precyzyjny, bo jest za mało danych. No jakby ten system będzie się sam uczył tego, w jaki sposób estymować ten czas, jak będziemy czekać. Teraz uwaga, no oczywiście, jeżeli zdecydujecie się wyjść z tej kolejki, no to tracicie miejsce w tej kolejce. No i tak naprawdę będziecie mogli sobie zrobić od nowa i znowu będziecie ustawieni na końcu tej kolejki do tej maszynki w waszym regionie. Więc, no, jakby quitting, czyli jakby wyjdziecie z tej sesji, klikniecie znowu na play. No, nie przyniesie efektu, będzie zajmowało tylko więcej czasu, więc ten mechanizm, który działał wcześniej, już nie zadziała, bo wcześniej tak było, że nie było żadnego kolejkowania, więc jak widzieliśmy, że maszynka jest zajęta, mogliśmy tylko i wyłącznie zacząć od nowa. No i tu jest ta część informacji, która nie jest puszczona oficjalnie na bloga Boosteroid: że jest praca, zostało praca nad kolejną funkcjonalnością, czyli będzie opcja, żebyście mogli zmienić region podczas wybierania maszynki. Więc jeżeli w waszym regionie wszystkie wirtualne maszyny są zajęte, Kolejka jest zbyt długa, no to możecie zdecydować się oczywiście kosztem większego opóźnienia na zmianę regionu i wtedy wpuści was na pierwszą, wolną, najbliższą wirtualną maszynę, tak żebyście mogli sobie pograć. Eee, czy to jest dobra informacja? No, weźmy sobie może na. Oficjalny kanał Boosteroid na Facebooku i zobaczcie jakie są komentarze. Oni tutaj wrzucili sobie te informacje. No i pierwszy komentarz jest oczywiście e, fajnie, że daliście taką funkcjonalność, ale dla nas to jest po prostu, żebyśmy się tam pożegnali, e, bo zamiast jakby skupić się na tym, żeby mieć większą dostępność ma maszyny, sprzętu, e, skupiacie się na tym, żebyśmy mogli czekać w kolejkach. Ogólnie tego typu komentarze są standardem. Ogólnie. Taka sytuacja jest normą, to znaczy ludzie zdenerwowali się na to, że ta funkcjonalność jest ogłaszania jako sukces. I osobiście uważam, o czym wspomniałem we wstępie, że ogromny błąd komunikacyjny nastąpił ze strony Boosteroid. To jest bardzo potrzebna funkcjonalność, żebyśmy mieli świadomość, wiecie. Ee, jest tak, że może być e, naprawdę jakiś szczyt szczytów i jest przed wami jest pięć osób i czas oczekiwania to jest 30 sekund, nikogo nie zbawi 30 sekund, e, to nie jest problem, a w normalnej sytuacji, kiedy takiego systemu nie ma, bo wspomnijmy, że w GeForce Now też jest taki system, w X też jest taki system, ten system po prostu powinien być od początku, e, no to poczekamy i nie ma problemu. W sytuacji, kiedy go nie ma, zostajemy tylko z komunikatem, hej, nie ma wolnych maszynek, cześć, no więc jest to sytuacja znacznie gorsza, bo tak naprawdę w ogóle nie wiemy, na czym stoimy, trzeba czekać minutę, dwie, pięć, trzeba klikać w nieskończoność i dzisiaj po prostu po prostu nie zagramy, bo nie ma szans, bo czeka tysiąc osób. I tak czy inaczej po prostu nie zagramy na tej platformie w tą grę, w którą mieliśmy ochotę. Więc sam feature absolutnie niezbędny, zresztą wspominałem o tym, nie pamiętam już dokładnie w jakim filmie. Wydaje mi się, że w którymś Weekly, na, mniej więcej na wysokości premiery Hogwarts Legacy. Że boosterów po prostu klęknął, dwa tygodnie praktycznie nie dało się płynnie grać, a nie było żadnego systemu kolejkowania, więc nawet nie było wiadomo, czy warto czekać. To był czas, w którym chciałem przygotować update'owany test tej usługi i nie dało się po prostu. Nie było takiej możliwości, bo usługa była zbyt obciążona. No i w tej chwili, jakby mi bardzo ułatwiłoby to pracę, czy ułatwiłoby przygotowanie materiału, a graczom ułatwiłoby to po prostu to, czy nie wiem, odpalają, widzą, że zostało 10 minut, no to idą sobie zrobić herbatkę, wracają i grają. No nie jest to sytuacja. Sytuacja idealna, ale lepsza niż poprzednia, czyli siedzieć i klikać w kółko. Więc sam feature na duży plus. Teraz ogłoszenie tego jako wielkiego sukcesu, że możemy wam tutaj, wow, mamy system, wiecie, to jest taka grafika, którą tutaj wrzucili, teraz ją wam pokażę. No to generalnie słabo to wygląda. Słabo to wygląda, jest to feature, którym się absolutnie nie powinno chwalić, powinien być basiciem, a jeżeli został on wprowadzony w tym momencie, to powinien po prostu być wprowadzony po cichu. Jest system kolejkowania, pojawił się. Tak, no wiadomo, różne rzeczy się mogą zdarzyć. Oczywiście nie chcielibyśmy, żeby takiej sytuacji miały miejsce, ale musimy być gotowi na taką sytuację. No więc, y, wprowadziliśmy takie rozwiązanie. No właśnie. Mam nadzieję, że nie jest to zapowiedź 2024 roku, choć na moim świątecznym live, jak mieliście okazję brać udział, albo obejrzeć później, było to jedno z największych zagrożeń, które przewiduję na kolejny rok, a więc niska dostępność maszynek, ze względu na bardzo szybko rosnącą popularność cloud gamingu, a nie tak szybką rosnącą dostępność sprzętów. Widzimy to dalej w blokadach kupna krótkoterminowego abonamentu GeForce Now, tego, że xCloud na razie stoi, czeka i właściwie się nie rozwija, a kolejki przy, przy, przy okazji premiery Starfielda były ogromne, e, czyli Widzimy to właśnie teraz na Boosteroid, który wprowadza z wielkim wow w taką funkcjonalność, a nie inną. Mimo wszystko, mam nadzieję, że nie będzie tak źle, że spokojnie będzie można sobie pograć w cloud gamingu, tak jak w 2023 roku, powiedzmy gdzieś tam do października, bo potem zaczęły się problemy, nawet na planie Ultimate. Eee, no bo cóż, no wtedy zostaje nam tylko i wyłącznie tęsknić i wyjść do księżyca za stadion, która kolejek nie miała. I prawdopodobnie nigdy by nie miała, dlatego że była zupełnie inaczej skonstruowana. I to właśnie na tej platformie kupowaliście grę, a nie usługę. I to była ogromna różnica. I z tą wiadomością zostawiam Was na kilka dni przed nowym rokiem. Ja już mieć filmów w tym roku, no ale taki news naprawdę nie mogłem się powstrzymać. Dzięki wielkie, pograjcie sobie trochę. Cześć!